Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku lwa na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co w obszarze prywatnym. Ok. Bardzo pięknie. Mamy udale. Sprawy rodzinne, tematy rodzinne. Może oczywiście chodzić o rodzinę najbliższą, małżeństwo, partnerstwo, rodzeństwo, rodziców. Może większa też grupa. Jakieś tematy tu się będą pojawiać. Może ktoś będzie chciał powrócić. I tu nie czuję, żeby więcej powiedzieć. Czuję, żeby tylko powiedzieć, że ktoś tutaj może będzie chciał powrócić. Jakby na łono rodziny w taki czy inny sposób. Ok, dopytajmy resztę. Ktoś ewidentnie jest, czuje się skrzywdzony. Potrzeba tutaj jakiejś rozmowy, ale to w czasie, kiedy faktycznie osoby będą na to gotowe, bo mi to migło tutaj jako taka historia dodatkowa. Kochani, mnóstwo rzeczy, po prostu karty mi tak szaleją, że to jest niesamowite. Ja je ułożę jeszcze raz, oczyszczę troszeczkę i bardzo proszę o informacje ogólne dla lwów w tym czasie. Widać, że tu się dużo, kochani, dzieje i dużo się będzie działo. Trzeba się tego spodziewać, że mogą wychodzić jakieś rzeczy, które nie będą przyjemne, aczkolwiek my wiemy o tym, bo 9 buław pokazuje takie rzeczy, które są trudne dla nas, jakieś takie obciążające, ale jednocześnie my wiemy o nich, czyli to nie jest nic nowego, prawda? Dobra, prywatne sprawy dla lwów. Co się tutaj nam pokazuje na ten czas? A jednak, zobaczcie, mamy piątkę mieczy, ale jest słoneczko, dobrze. I no i wszystko jasne. Zobaczcie, jest tu ewidentnie jakiś konflikt, jakieś osoby się nie zgadzają, ale jednocześnie, kiedy pozwolicie sobie na to, żeby wpuścić tutaj prawdę i skupić się na prawdzie i powoli będziecie jakby przechodzić przez tą kwestię, postrzegając siebie wzajemnie nie jako przeciwników i nie jako walkę, a bardziej jako rozmowę, cierpliwie i spokojnie, wówczas uda się wyjść z tego, dogadać się, porozumieć się. Natomiast tu by trzeba złożyć te miecze, bo tu za dużo jest kłucia, za dużo tego szarpania, za dużo jakby mniej czy bardziej świadomego, czy no, czuję, że tu ktoś komuś szpilę wbija po prostu i niektórzy robią to świadomie, inni robią to może mniej świadomie, niektórzy robią to świadomie, ale udają, że to jest nieświadome, próbują to obracać w żart, ale tak czy inaczej jest to przykre. Ja czuję, że to jest kosmicznie przykre tutaj. No, ktoś tu sobie za dużo pozwala, mówiąc, chodzi o słowa, za dużo sobie ktoś pozwala na jakieś osądy, na komentarze bardzo cięte, bardzo nieprzyjemne. Natomiast jeżeli ktoś by chciał tą osobę skomentować w taki sam sposób, od razu jest walka, od razu jest po prostu agresja potężna. I teraz pytanie, kto to jest? Każdy lew będzie wiedział, bo zna najlepiej swoją sytuację. Zobaczmy radę do obu obszarów na ten czas. Ok. Rycerz kielichów. Dokładnie. Działaj, ale z empatią. Działaj, ale ze zrozumieniem. Spróbuj spojrzeć na tego drugiego człowieka jak na człowieka, który też ma oczekiwania, który też czuje, prawda, na tej zasadzie. Czyli działaj. Ale pamiętaj o empatii. Ja czuję, że to jest ważne w obu obszarach. Także zobaczymy, co się będzie działo. No zobaczcie, nawet tu nam się karty odwróciły. Trzy miecze i rycerz buław. Ponieważ ktoś jest bardzo zraniony, to po prostu lata i wszystkich innych rani, prawda? Nie myśląc, nie zastanawiając się, co robi. Krzywdzi innych, bo czuje ból i krzywdę w sobie. I teraz pytanie, kto to jest znowu? Każdy lew musi tu sam spojrzeć na to i zobaczcie, znowu, aż to jest niesamowite. To mi się pokazało i jeszcze się odwróciła, zobaczcie, tak, królowa mieczy i jeszcze mi tu migła czwórka, o proszę bardzo. Czyli trzeba pozwolić sobie na osąd, jasny osąd, klarowną rozmowę i zostawienie za sobą tego, co tutaj przestało służyć, co kompletnie nie służy, więc jeżeli nie jesteś w stanie się z tym kimś dogadać, po prostu przestańcie sobie wbijać te miecze, zwyczajnie zacznijcie się omijać w tym życiu, na ile jesteście w stanie.
Bo po co się wzajemnie krzywdzić, jeżeli nie jesteście się w stanie dogadać? Zostaw to. Po prostu zostaw to. Bo albo zostawisz to, albo będzie to trwało w nieskończoność. To są dwie możliwe ścieżki. I ja czuję, że te słowa kogoś bardzo tutaj, pięć mieczy, czyli bardzo denerwują. Tak czuję, żeby przekazać, kochani, dla nas. Po co się szarpać w miejscu, gdzie nie widać możliwości na uzyskanie jakiejkolwiek zmiany, wyjście z tej sytuacji? No chyba, że komuś odpowiada to taka dynamika relacji, to jest inna kwestia. Ale są tu też, czuję pary oczywiście, przeróżnie, to nie tylko romantycznie, pamiętajmy, tu chodzi o wszystkich ludzi w obszarze prywatnym, które są w stanie się dogadać, ale musi tu być prawda i musi tu być wzajemność i musi tu być chęć i dogadanie się z pozycji empatii, działanie plus empatia. No, bardzo to czuję. No dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej. No bywa tak, że w grupach większych pojawiają się jakieś konflikty. O, zobaczcie, proszę bardzo, kwestie religijne. Wiadomo, to są jedne z takich najbardziej czułych punktów w grupach. Religia i polityka, prawda? I druga energia, zasługujesz na miłość. Dobra, zobaczmy dalej. Dla lwa, poprosimy dla lwa. Dobra, pierwsza energia, ktoś tutaj wspomina, ktoś tutaj żyje przeszłością, może coś wracać z przeszłości, może ktoś wrócić z przeszłości, właśnie może ktoś wrócić też, chcąc coś niby tu wyjaśnić, tylko żeby to naprawdę było dążenie do wyjaśnienia, a nie walka, prawda, która nikomu nic nie wnosi i tylko wszyscy pokrzywdzeni. Nic się nie zmieniło, prawda? Także tu trzeba uważać, żeby się nie dać też może wciągnąć w jakieś dziwne właśnie rzeczy. Dlatego nam się tam pokazało, pozwól sobie na to, żeby zostawić pewne rzeczy, żeby nie dawać się wciągać jakby w dramaty innych ludzi. Bo ja czuję, że ktoś tutaj przeżywa dramat w głowie i jakby sam podsyca sobie agresję przeciwko komuś. Przy czym to jakby jest już, to powinno już być w historii, to powinno już być przeszłością, więc... No cóż, każdy zrobi jak czuje, prawda? Dobra, idziemy dalej, bo tutaj mamy, zobaczcie, jakaś ewentualność poznania kogoś nowego pokazuje nam się, aczkolwiek to się będzie pojawiało, może nie dla każdego, bo to może być też powrót kogoś z przeszłości, kto będzie mieć nadzieję właśnie na... zmianę, na kolejną szansę, prawda, tego rodzaju kwestie. Może to być oczywiście romantycznie, ale może tutaj chodzić, słuchajcie, o jakąś rodzinną kwestię, gdzie wraca ktoś, żeby niby z tobą wyjaśnić, ale tak naprawdę ja czuję, że tu chodzi o jakieś upokorzenie. Więc może się ktoś czuje upokorzony, a może jeszcze, no właśnie, okej. Ale tu nie będziemy generować dziwnych rzeczy. Każdy będzie przeżywał jakieś swoje poszczególne kwestie i pamiętaj po prostu o tym, żeby nie dawać się wciągać w coś, co może nie jest już twoje, może ty już nawet nie pamiętasz o tym, a tutaj ktoś coś próbuje wyciągnąć, zrobić z czegoś albo z niczego coś. Prawda? Więc różne tu czuję, kochani, sytuacje. Oczywiście jakby ktoś chciał sprecyzować we własnej sytuacji sprawy, zapraszam serdecznie na spotkanie indywidualne ze mną, a my zobaczmy prawdę taką ukrytą. Ktoś tu ma nadzieję, że wybaczysz tej osobie pewnego dnia. I druga, przypominasz komuś, przychodzisz na myśl komuś bardzo często i pośród różnych sytuacji bardzo dużo rzeczy przypomina tej osobie o tobie, prawda? I teraz pytanie znowu, kto to jest? Patrząc kolejno, tak, ta runa Odala, ona nam pokazuje, że jest szansa na uzdrowienie, jest szansa na dogadanie się, na powrót równowagi, harmonii, ale trzeba by właśnie te miecze złożyć, trzeba by przestać walczyć. I to musiałoby być zrobione oczywiście, że z obu stron, prawda? Dobra, patrzę tutaj, szukam nam, jaka runa
A w sprawach poza prywatnymi, okej. Pierwszą bierzemy. No tak, Jera. Co zasiejesz, to zbierzesz, prawda? Czyli jakaś tutaj prawo przyczyny i skutku się pokazuje nam, czyli efekty naszych działań będą wychodzić i oczywiście ktoś może to nazwać karmą, prawda? Natomiast dla mnie to jest po prostu prawo przyczyny i skutku. I tu, kochani, widać, że niektórzy będą się cieszyć, zbierać owoce swojej pracy, jakiś sukces, który jest wypracowany, prawda? Więc jeżeli wiesz, że masz wypracowany sukces, bo było dużo pracy włożonej, tutaj widać już, że możesz się już zacząć cieszyć jakimiś nagrodami, owocami twojej pracy. Ale ciekawe, zobaczcie, jako pierwsza karta w obu obszarach pokazują się jakieś żale, pretensje, smutki, chęć udowodnienia komuś swojej racji. Zobaczcie, pięć kielichów i pięć mieczy, czyli widać, że tu coś jest mocno nie tak. Mocno nie tak, skoro jakieś rozczarowanie pokazuje się też w obszarze poza prywatnym. No dobra, zobaczmy dalej. Zobaczcie, 10 kielichów, za to ta druga energia, czyli widać, że tu jest postęp, jest tu poprawa, bardzo fajnie. I co? I 7 buław mamy, tak, obrona swoich granic, obrona swojej pozycji może też, może ktoś tutaj walczy o wyższe stanowisko, jeżeli chodzi o pracę. Może ktoś tutaj ciebie docenić, natomiast mam takie poczucie, jakby tutaj ktoś nie zauważał docenienia. Co więcej, ktoś tutaj może być w takiej ofensywno-defensywnej postawie, kiedy nie zauważy czegoś dobrego, co idzie i może tego, może to stracić. Nie o, zobaczcie, 10 buław. A tu jest 10 kielichów. Czuję tutaj, że jakieś lwy, zamiast się skupić na pozytywnych rzeczach, oczekują cały czas negatywnych scenariuszy, w związku z czym te negatywne scenariusze się pokazują. Spójrz na to obiektywnie. Spójrz na to, jakby ciebie ta sytuacja nie dotyczyła i tak z pozycji obserwatora. I co wtedy widzisz? Czy widzisz ciężar i to, co tutaj jest 10 buław? Czy raczej może inną sytuację? No wiadomo, każda sytuacja jest inna, tu się nie da porównywać absolutnie, ale czuję, że ktoś, jakiś lew, nie widzi i nie docenia swoich działań, efektów swoich działań. Tak jakby oczekujesz więcej. No ja rozumiem, że można być ambitnym człowiekiem i oczekiwać więcej od siebie, od innych i tak dalej, ale tutaj czy to jest podyktowane faktami, konkretami, rozsądkiem, czy to jest jakaś iluzja? No bo jednak rycerz kielichów to jest ktoś, kto działa i trochę buja w obłokach, prawda, działając. Czy to są fakty, konkrety? Tak jakby spróbuj sobie to tak przeanalizować, podsumować, czy to są konkrety, czy to czego... To, co mi się tu marzy, czy to jest konkretne, czy to jest realne, czy to jest dla mnie dostępne w tym czasie, czy to jest możliwe. Na takiej zasadzie, prawda, żeby tak realistycznie bardzo podejść do tej sytuacji. W zależności, co to jest za sytuacja, bo to czuję przeróżne rzeczy. Zobaczcie, ktoś tutaj jest ekstremalnie uparty i nie chce zmienić czegoś. O co chodzi? Każdy będzie tu znowu. Znowu każdy ma swoją sytuację, każdy będzie widział po swojemu, prawda? Tu jest ewidentnie podpowiedź: zadbaj o swoje zdrowie, lwie. Tu jest za dużo stresu, tu jest za dużo oczekiwań, które nie zostały spełnione, w związku z tym jest ogromne rozczarowania, takie rozczarowania uderzają w ciało fizyczne, prawda? Więc może warto przemyśleć troszeczkę formę, w jakiej się postrzega rzeczywistość. O, zobaczcie, rozczarowanie, dosłownie czuję tutaj, ale zobacz jednocześnie, wow, o wow, jednocześnie zobacz, coś ważnego się dzieje w twoim życiu, może być nowa praca, podwyżka, jakiś prezencik idzie do ciebie, a ty się skupiasz na tym, co cię rozczarowuje. Skup się na tym, co jest dobre. Zobaczcie, zazwyczaj się koncentrujemy na tym, co może pójść nie tak w życiu naszym, prawda?
No i oczywiście obniża nam to, jak tu widać, nastrój, jesteśmy nerwowi, prawda, tutaj ofensywno-defensywni, no tak się to nam przekłada. A co gdyby tak po prostu zmienić to przyzwyczajenie i zacząć oczekiwać fantastycznych rzeczy? No bo przecież tyle samo czasu poświęcimy na to, co poświęcamy na rozmyślanie o negatywnych efektach, scenariuszach, to zmieńmy to na miesiąc, na pozytywne, czyli zacznij wymyślać jak najfantastyczniejsze zakończenia scenariusze w twoim życiu i zobaczysz, co się wtedy wydarzy. Na pewno ci się humor poprawi, bo takie wizualizacje, czy jakby nie nazwać medytacje, bo jak siedzimy o czymś, myślimy i pozytywnie, to jest wizualizacja, która się może zamaterializować bardzo szybko w twoim życiu, ale musisz to robić z wiarą. Nie możesz tutaj ofensywnie-defensywnie podchodzić do tych swoich wizualizacji, jakby nie wierząc w nie, no bo wtedy to jest strata czasu, prawda? Ale niemniej jednak, jak będziesz to robić w chociażby najgorszy sposób, czy najmniej efektywny sposób, zamiast myśleć o negatywnych scenariuszach, i tak jesteś już 1000 kroków do przodu. No, bo choćby najgorzej manifestować najmniej efektywnie, właśnie nie potrafiąc tego kompletnie robić, ale skupiając się na pozytywnych rzeczach, odciągasz swoje myślenie od tych negatywów i już zyskujesz. Już korzystasz, chociażby nawet lepszy nastrój ci się pojawia. Zobacz, jak można, to jest każdy dzień, to jest nasza nowa decyzja, wybór, czy się skupiam na dziadostwie, czy się skupiam na super rzeczach. Chociażby to jest jedna super rzecz, ale ja się upieram, żeby się na tym skoncentrować. I o tym gadam, o tym myślę, to sobie wizualizuję. I tak, i tu sobie bujam w obłokach. Taka jest rada, pobujaj w obłokach w pozytywny sposób, tu gdzie możesz, prawda, wizualizować sobie. Ale jeżeli chodzi o konkrety i fakty, to tu nie bujaj w obłokach, bo to ci będzie tylko krzywdę przynosić, to co wcześniej było mówione, prawda? Runa Jera mówi nam też o etapach, o fazach, o zmianie, prawda? Więc ja tu czuję jakąś zmianę, która nadchodzi. I ona może nadejść, ale ty pozwól sobie na to, bo czuję, że tu ktoś bardzo mocno się upiera przy tych negatywach. Czemu tak się ten ktoś upiera przy negatywie? To jest pytanie do każdego z nas. Dlaczego mamy skłonność tak bardzo się czepiać i upierać przy negatywnych scenariuszach? Dlaczego? Szkodzimy sobie tym sami. Czy nie warto popracować nad tymi pozytywnymi wizualizacjami? Tak po prostu. Tak po prostu, wygłupiając się w ten sposób. Możesz to nazwać, powygłupiam się troszkę w ten sposób. I zobacz, jak to wygłupianie poprawi ci humor. I ja to znam z własnego doświadczenia, kochani. Ja tego nie wyczytałam z książek nigdzie. To jest to, co robię każdego dnia. I jest to wyzwanie, i jest to wysiłek, żeby przekierunkować to myślenie z negatywnego na lepsze, ale to działa, naprawdę to działa. To jest jak taki zastrzyk dopaminy. Jak sobie wyobrazimy jakieś fajne rzeczy, od razu uśmiech na twarzy, słoneczko w sercu się pojawia i już, o dobra, fajnie, jest dobrze, prawda? Tak, widać, że tutaj jest dobrze i będzie jeszcze dobrze, tylko mam takie poczucie, że tu lwy same sobie psują rzeczy swoje, może tak powiem, bo tu jest tak dużo różnych sytuacji, że nie da się, aż nawet trudno mi to dzisiaj ogólnie nazywać, bo czuję tu mnóstwo różnych sytuacji. I oczywiście pamiętajcie, czytanie ogólne, tak jak powiedziałam wcześniej, kto sobie życzy, zapraszam na indywidualne, ale teraz już mini wybierz kartę na koniec. Możemy zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie, mamy 1, 2, 3, jedyneczka. Tutaj mamy zdecydowane tak. Tu by trzeba pomyśleć, zastanowić się, porozmawiać, coś usłyszeć. Dwójka. Tutaj mamy może. I trójeczka dla lwów. Tu jest zielone światełko, jest tak, ale uważaj, żeby nie skupiać się na rozczarowaniu. I żeby się przy tym nie upierać. Tu może być dobrze, prawda? Po prostu pozwól sobie na to, żeby w to uwierzyć.
Oczywiście nie każda sytuacja może się dobrze zakończyć, ale o każdej sytuacji możesz dobrze myśleć, żeby się zakończyła jak najlepiej, prawda? Może to nie będzie takie dobrze, jak tobie chodzi, ale może to będzie lepsze niż to najgorsze, o którym myślisz, prawda? O to chodzi, żeby sobie pozwolić na to uwolnienie się od negatywnego postrzegania. Dobrze, kochani, tyle. Ciekawy tydzień. Powiem wam, że jesteście piątym znakiem, który nagrywam i mam takie specyficzne, mieszane uczucia, jakbyśmy byli pomiędzy jakimś dziadostwem i jakby to zostawiamy za sobą, wchodząc w coś super, coś fantastycznego, z takim niedowierzaniem właśnie, z takim powątpiewaniem. A tu chodzi o to, żebyśmy w to weszli z wiarą, że jest dobrze i będzie dobrze. No cóż, jedyne co mogę, to trzymać za każdego z nas kciuki, że nam się to uda, kochani, bo też mam lwa w silnych pozycjach w kosmogramie, także pozwólmy sobie na to pozytywne postrzeganie. Trzymam za nas kciuki, utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.